Co znaczy to 8 gwiazdek u pani na transparencie? Dobrze o tym wie. Pan dobrze o tym wie. Po co ja wam... Nie. Pluje na chamstwo. Niech pan... Pluje na chamstwo. Wy tylko to potraficie, obrażać ludzi. Proszę, tam pani ma pytanie. Witam pana, panie Jaki. Dzień dobry. Panie pośle. Dziwi mnie fakt, że pan jako europoseł siedzi pan w Brukseli, a zarzuca pan Tuskowi, że Tusk uciekł z Polski. Przede wszystkim, chwileczkę, będzie pan miał za chwilę głos, będzie pan rozmawiał. Proszę, niech pani, nie, proszę, niech ja pani mówi. Ja chcę to kontynuować. Proszę. I przede wszystkim, co mnie denerwuje i co nas denerwuje jako naród? Wy wspólnie, chwileczkę. Dobrze. Proszę. Ale mogę skończyć? Dobrze, ale niech pani... Spokojnie. Niech pani zada pytanie. Mam prośbę. Czy ja mogę skończyć? Pozwólmy pani powiedzieć. Tak. Pozwólmy. Proszę bardzo, proszę zadać pytanie. Ja za pana nie mówię, jak się pan nazywa i że pan chce coś powiedzieć. Ja mówię sama za siebie, o co panu chodzi? Pozwólmy pani powiedzieć, nie, proszę. Denerwuje mnie i nas, jak słuchamy ciągle w telewizji Tusk, Tusk, Tusk. Nie ma końca tego nazwiska. Ja nie wiem, dlaczego wy nie powiecie o sobie, wy nie szczujecie ludzi? Wy nie szczujecie narodu, nie skłócacie? Przecież odkąd zaczął panować PiS, naród jest coraz bardziej skłócony. Można pytanie? Jest podział między ludźmi, czego nie powinno być. Bo ja mam serce otwarte, to, że ja mam serce na klapie, to jest tylko moja, jakby mój pokaz, że ja kocham ludzi i kocham ojczyznę swoją. Ale kocham... Dlatego chwileczkę jeszcze, panie pośle, niech pan poczeka chwileczkę, dobrze? I żeście zrobili od samego początku. Pan jeszcze przed wyjazdem do Brukseli był pan normalnym posłem. Działał pan w Sejmie. Ja się polityką interesuję, może nie tak jak mężczyźni, ale jako kobieta. Zrobiliście państwo z kobietami dno zupełne. Kobiety nie są chronione tak, jak powinny być. Tak, a pan ma można pytanie? Żonę i rodzinę. Dlatego my walczymy w obronie naszej, chcemy przywrócenia naszych praw, tak? I teraz jest sprawa następna. Ja tutaj do pana też mam pytanie, bo dziwi mnie pana tutaj po prostu nawet start do wyborów, skoro pan rzucał hejty na dziecko, które odebrało sobie życie. Posłanki PO. Były hejty w internecie. Dlatego ja się bardzo dziwię, że pan ma odwagę do jeszcze startować w wyborach, tak? Ale też podziwiam, dziwię się i podziwiam. Pana bardzo często obserwuję w telewizji, czyli jest tylko okazja, bo pan teraz już jest mało. Mało pan uczestniczy. Ale to, jak pan tutaj właśnie powiedział, o tym serduszku, o tym wszystkim, to jest bardzo nieładnie. Zaraz, momencik, zadam pytanie. Niech pani skończy, dobrze, spokojnie. Proszę, proszę, niech pani kontynuuje. Tak samo było z sądami, ze wszystkim. To samo zrobił PiS. Pan jako prawnik wie o tym, jakie są przepisy prawa i tak dalej, tak? Nie, proszę, nie. Nie pozwolimy, żeby ktoś w Targardzie tak traktował ludzi. Ale jak, ale naprawdę, spokojnie, ale spokojnie, niech pani powie, naprawdę. Spokojnie. Proszę bardzo. Dlatego chcę zmiany w Polsce. Chcę zmiany na dobre. Pan mówił o stępce, pan mówił o Odrze, o tym. Co zrobił PiS? 8 lat stępka stoi na Odrze. Było poświęcenie, oczywiście kler święcił i nic z tego nie wyszło. Dobrze, to ja mam tego, proszę państwa, dobrze, bo ja mam... Dobrze, proszę państwa, ja mam taką prośbę. Dobrze, wie pani, bo poruszyła pani wiele wątków i teraz pozwoli pani się odniesiemy, dobrze? Bardzo pani dziękuję za ten głos. Ale zacznijmy od takiej... Proszę nie szkalować, bo to szkalowanie ludzi doprowadza do zamieszek. Tego typu, jak tu w tej chwili widzimy. Bo ci państwo są skłóceni, ja nie. Bo ja panu rękę podam. Czy go spotkam na ulicy, czy nie, ja panu rękę podam i pozostałem też. Bo to jest miłość i to jest chrześcijanizm, tak? To, że jest Tusk, to nie znaczy, że ja nie jestem chrześcijanką. Bo to zupełnie ma co innego. I dlatego pan...
pana proszę, co pan w tej kwestii zrobi, jak pan wygra wybory, tak? Dobrze, to teraz jakby bardzo pani dziękuję za to pytanie. Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, ja mam prośbę. Ja mam prośbę, ja mam prośbę. Czy ja mogę coś powiedzieć, proszę państwa? Ja mam prośbę, mogę? Bo ja chciałbym... Na wszystko pani... Proszę państwa, na wszystko pani po kolei odpowiemy. Bardzo dobrze, że pani chce z nami rozmawiać. Tylko wyjaśnijmy, zacznijmy od rzeczy pierwszej. Pani powiedziała, że pani jest zwolennikiem takiego otwartego serca i polityki miłości. Jakby pani była uprzejma nam wytłumaczyć, co znaczy to 8 gwiazdek u pani na transparencie. Dobrze o tym wie. Pan dobrze o tym wie, po co ja wam... Tchu! Nie. Pluje na chamstwo! Niech pan... Pluje na chamstwo! Wy tylko to potraficie, obrażać ludzi! Niech pan siada. Dobrze, wróćmy jednak, co znaczy to 8 gwiazdek? Pan o tym dobrze wie i... No właśnie nie wiem. Właśnie pan wie, bo pan przed chwilą to powiedział. Był pan przedmówcą i powiedział pan. Dobrze. 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 Nie, ale nie. Nie. Proszę państwa, dobrze. Przepraszam pana. Pan też jest zwolennikiem tej Polski otwartej, to niech pan powtórzy to pan. Zadam pytanie jedno. Dlaczego wy ludzie, wybrani przez ludzi, gardzicie ludźmi? Tylko jest jedno pytanie. A na czym to polega? Na tym to polega, że robicie w Polsce dół, który dzieli nas Polaków. A na czym to polega? Nie jestem za żadną partią, ani za PiS-em, ani za PO, ani za Konfederacją. Nie ma w zasadzie teraz na kogo głosować. Ale dlaczego jest tak zajebiście skłócony naród? Powiedzcie, że jeden na drugiego patrzy, jakby chciał zaraz siekierę wziąć i go zarąbać. Wytłumaczcie mi tą straszną rzecz. Bo to nie jest, kurwa, normalne, żeby w normalnym kraju jeden na drugiego patrzał. Że... Dobrze. Dobrze, to ja panu wyjaśnię. Proszę państwa, problem polega na tym. Proszę państwa. Ja wiem. Proszę państwa, emocje w dół. Szanowni państwo, proszę o ciszę. Odpowiadamy teraz na pytania, które zadali przedstawiciele tej drugiej strony. Proszę państwa, bo ja, proszę państwa, ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię rozmawiać z zwolennikami drugiej strony. Uwielbiam rozmawiać z zwolennikami drugiej strony. Dlatego, że oni opowiadają tak jak przed chwilą państwo słyszeliście, że my jesteśmy za miłością. Za miłością. I dlaczego wy tak dzielicie naród? I trzymają 8 gwiazdek nad głową. I głosują.